Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w tym jakże pierwszym odcinku jakże nowej serii, a jakżeby innej, jak The Legend of Spyro A New Beginning. Oczywiście zagrałem, zapomniałem powiedzieć na początku. Chrome Studios, gra została stworzona przez te studio, tak. Może poczekajmy chwilę, co? Tak, zdecydowanie poczekajmy. Chyba już. Dobra, pozwólcie mi najpierw oczywiście ustawić opcję. Podczas gry wszystko jest bardzo głośne, naprawdę bardzo głośne. Mogliście to usłyszeć na próbce. Aha, przesunięte, oczywiście. Myślę, że teraz powinno być dobrze. Okej, wide on. Niech będzie on. Wibracje, tak. Slow motion, to też było coś, co mogli się zaobserwować w próbce. I niestety, jeśli to jest chociażby takie, to w każdej walce jest slow-mo, a to naprawdę jest irytujące, zwłaszcza gdy wrogów jest co najmniej 20, tak więc raz na ruski rok warto zobaczyć slow-mo, ale normalnie to jest jednak coś przesadzonego. Dobra, pokażę wam, że grę już przeszedłem. 11 godzin zagranych, tak więc czeka nas całkiem epicki let's play. Aczkolwiek ja myślę, że tą grę już przeszedłem dwa razy na tym samym save'ie, gdyż przenoszą się moce i inne takie rzeczy. Tak, chyba to mnie zgubiło, skusiło. Dobra, a tymczasem rozpocznijmy nową przygodę na nowym save'ie. Tak, czemu nie? Tak więc zapraszam... Aha, dobra, zapraszam na intro. In the year of the dragon, in a world beyond the realms, I, like all the others, awaited the birth of the dragon of whom the prophecies foretold. But the Dark Master heard the prophecies as well. I should have hidden the eggs long before, but I thought we were ready. I thought they were safe. Oh, how I was wrong. Save them! The dark armies have come! May the ancestors look after you. May they look after us all. Nie czytam tych napisów tak, jak to miało miejsce w Crashu Bandicoocie, gdyż chcę, żebyście podziwiali tą piękną jakże muzykę. Zresztą o muzyce też powiem. Eventually, the egg came to rest in a distant swamp, where a family of dragonflies gathered round, wondering what magnificent creature could possibly live inside. They didn't have to wonder for long. Pięknie, połowa odcinka nam mija pomału na filmikach.
No, w sumie w praktyce to ćwierć dopiero, ale filmiki jeszcze będą, spokojnie, nie martwcie się. Szczerze to wolę takie czarne, cienkie ekrany ładowania, aniżeli this Wrath of Cortex. Emerged from the egg frightened them at first, but finally amazed and astonished them. 8, 9, 10. Here I come! It was a purple dragon, who they eventually adopted and raised as one of their own. They named him Spyro, and he grew up alongside Sparks, the young dragonfly who was born the same day. In fact, the two were almost like brothers, and a more oddly matched yet compatible pair of brothers the world has never seen. Never catch me this time, purple boy. As for Spyro, he, like all of us, accepted the world into which he was born, believing he was one of them. A big purple one of them, true, but one of them nonetheless. Oczywiście na początku pora na jakieś malutkie samouczki. Użyj prawej gałki analogowej, aby poruszyć kamerą, zamiast powiedzieć rozejrzeć się, żeby poszukać Sparksa. Gramy w chowanego, te? Sparks, schowaj się jakoś lepiej. No patrzę na ciebie, patrzę! Za drzewem, za grzybem. I see you, my little glowing friend. Seeing and catching are two different things, a big boy. Yeah, you better run. Użyj lewej gałki analogowej, aby poruszać Spyro. No naprawdę, coś niespotykanego. Aha, dobra. Chciałbym was bardzo prosić o to, żebyście zwrócili uwagę na głosy postaci. Akurat na razie poznaliśmy głosy tylko trzech, aczkolwiek właśnie głosy tych trzech postaci są tutaj najważniejsze. Spyro, Sparks i ten tajemniczy czerwony smok. Aha, jeszcze poznaliśmy tego żółtego. Imiona smoków oczywiście będziemy poznawać razem z upływem fabuły. Razem z upływem fabuły. A na razie tak, kolejna cutscenka. Cutscenka. Oh yeah. What's the matter, little Spyro? You can't fly? Oh, that's right, you walk everywhere. That's too bad. You're toast when I catch you. Jeśli chodzi, tak. Przytrzymaj R1, by szarżować. To jest mała zmiana w porównaniu do części. Nie! Pierwszy fail! Dobra, może przestanę tak aktorzyć. Najwidoczniej jestem głodny. Okej, okay, już jestem najedzony. Tak, jeśli chodzi o dobrych aktorów, bardzo dobrych nawet, to warto zwrócić uwagę na Spyro i Czerwonego Smoka. Jeśli chodzi o takich... Sparks, właśnie o co mi chodzi ze Sparksem? Zwróćcie uwagę na jego głos, gdyż... Must be tough to lose all the time. Alright, let me out of here, you overgrown fungus. Spyro! Seriously, let me a hand here, will you, brother? Geez, Sparks, I don't know. Frogweed's gotta eat, too. Spyro, whack it! Do something! I'm your buddy! My wings are getting moldy! W sumie to mamy spoiler, ale nie jakiś fabularny, ale Sparks w każdej części nowej trylogii The Legend of Spyro ma zupełnie inny głos. I w sumie tylko dlatego jest ciekawy, aczkolwiek w pierwszej części ma bardzo fajny. Jednego komika angielskiego, bodajże Adam West? Nie wiem, w której części, ale w którejś był Adam West. Ale dobra, mniejsza. Pierwsze, co rzuca się w oczy, zmiana w Spyro. Naciśnij kółko, aby zaatakować wręcz. Zaatakuj Frogweed. Być może jakby dorobił napisy, to wpadnę na jakiś fajny pomysł, jak przetłumaczyć Frogweed. Ale na razie nie mam pojęcia. Dobra, trzy razy. Raz, dwa, trzy. Widzieliście to także na próbce. Na razie nie mamy ognia. Bijemy z ręki. I z rogu. I ze skrzydeł. I smell almost as bad as you do. And that's pretty bad. See you later, sucker! So much for gratitude. Dobra, porady są takie same, tylko ubrane w nieco inne słowa. Pojawiło się więcej frogweedów! Frogweed na razie każdy nazywa się tak samo, ale potem oczywiście jak zawsze zwrócę waszą uwagę na pewien bardzo fajny, pozytywny i jakże oryginalny do szczegół. Na razie tylko bijemy kółeczkiem, nie mamy żadnych innych ataków, czyżby? No nie, nie mamy, możemy skakać, szarżować, a szarża oczywiście też jest atakiem na modłę starego Spyro. No i oczywiście bić z naszego wdzięcznego ciała. Dobra, głosy opowiedziane. No i Spyro, poznaliśmy Spyro, tak więc szczerze mogę... Ach, szczerze.
Mogę bez żadnych wyrzutów sumienia powiedzieć wam, kto użycza mu głosu. Otóż pewnie wszyscy, którzy znają fantasy, pamiętają bohatera z Władcy Pierścieni. Tak. Mały Frodo Baggins, czyli Elijah Wood, najdziwniejsze imię pod słońcem, to właśnie ta postać użycza, ten człowiek, ten mężczyzna użycza postać Spyro. Zaraz to jeszcze bardziej skomentuję. Hey, that's cheating. We're not allowed in there. Excuses. Catch up or give up, Chunky. Naciśnij XOO, żeby wykonać potrójny whiptail, bla bla bla. Potrójne powietrzne combo i tyle zęby. Jestem dentystą. Spyro, fioletowy dentysta. Purpurowy. Purple dragon. Fioletowy. Has everybody seen a giant purple thing around here? I seem to have lost mine. Tak. Jak jeszcze zauważymy, wybór Elijaha nie był zbytnio dobry na Spyro. Każdy może skojarzyć, jak bardzo desperacko dziewczęco brzmiały okrzyki Elijaha, na przykład gdy atakowały orki, gdy sam się nieco oddalił i gdy działy się inne różne rzeczy. Gość ma bardzo piskliwy głos, zwłaszcza jeśli wyraża emocje. Tak więc gadając normalnie, Spyro gada fajnie, aczkolwiek Pan Kenny, który udzielał Spyro głosu w drugiej i trzeciej części, odwalił kawał o wiele lepszej roboty niż znany wszystkim Elijah Wood. Dobra, głos zapowiedziany, co zaraz się stanie? Zaczyna się piszczenie. Groźne Luki, możemy walczyć. Tak, tu właśnie siedziała próbka. Nie, spokojnie, nie kończę, tylko ściszę odrobinę jeszcze muzykę i podgłośnię to, co mówią postaci. Bo w sumie tak, w reklamach, muzyka jest ogromnie głośna w porównaniu do tego, co się dzieje w filmach. Subtitles. Nie będę tłumaczył ze słuchu w sumie. Angielskie subtitle będą tylko zasłaniać. O, właśnie, tutaj możemy zwrócić uwagę na to, że każda małpa nazywa się inaczej. Są to chyba pawiany, czy coś w tym stylu. Na przykład teraz pokonaliśmy Ravage Frostpantha, czy coś w tym stylu. Ravage'a, panie Ravage. To jest pan Bohavine Cursefire X-Fig Bloodcaster. Przytrzymując kółko możemy wybić przeciwnika w powietrze. No i gdybym miał slow-mo szansę na połowę, to oczywiście teraz byłoby slow-mo. I teraz też, nie, w sumie w slow-mo się robią tylko w powietrzu. O, dalej nie ma slow-mo. Spoko. Rzucając przeciwnika na ziemię, ranimy wrogów i możemy w powietrzu obracać tym, więc możemy ładnie wycelować. Thanoli Venom Ghost! Tak będę randomowo czytał, jak nie będę miał co do roboty. No i co? Mam ich dalej pokonać, czy mam rozwalić tą piłkę, bo nie pamiętam sobie. Wiecie co, chyba jednak odrobinę zwiększę tą szansę na slow-mo, bo chcę, żebyście to zobaczyli, bo próbki zostały już usunięte. Dalej nie ma. Nie udało się. Tutaj kompa w powietrzu są dość krótkie, nie da się ulepszać ataków w walce, wręcz to nie jest jakiś God of War. Natomiast w dwójce, o ile pamiętam, można już walczyć o wiele dłużej. A siema, stary, jak się nazywasz? Odixie Vine Weasel, czyli łasica winogronowa. Let me out of here and fight me like a thing, whatever you are. You pathetic wretch. I've had about enough of you. Sparks, look out! No! Was that fire, dude? Take care of him. I got a report to sender. I Spyro nareszcie stał się tym, czym powinien być już 100 lat temu. No w sumie już dawno, nie 100 lat temu, o dobra, nie, że wiecie o co chodzi. Czyli stał się wreszcie ognistym smokiem. Jackal Kester. Właśnie poznał naszą moc na własnej skórze.
sumie mamy rozwalić klatkę Sparksa, czy rozwalać kurs strajki, fiki, kafiki? No nieźle, najpewniej jest jakiś plik w grze, który zawiera w sobie bazę wszystkich imion i nazwisk, tam przydomków, i są one losowo przydzielane, tak więc na pewno podczas gry, gdy pokonujemy miliardy pawianów, zdarzą się jakieś kopie. No daj niebo slow-mo. A czas odcinka nieubłaganie idzie, zmierza ku końcowi. Get me out of here, Spyro. I think my wings are singed. You okay? You almost torched me, dude. Wait. You breathe fire! So I'm just about ready to blow the top off that place and kick that guy's booty. When Spyro let loose with some serious flame, dude. No joke. Flames from the mouth. Well, I was just trying to help. Oh, some help. You nearly turned me to ashes, dude. Mom, Dad, you should have seen him. He came out breathing fire, all right? I tell you, it was crazy. You don't believe me. Spyro, tell him. Well, it's true, Dad, I swear. I just got real mad, opened my mouth, and whoosh, Flame City. It's not that, Spyro. I believe you both. It's just that your mother and I knew this day would come. What day? The day when we would have to tell you the truth. So that was the night that Spyro learned he wasn't a dragonfly after all, but in fact an exile from an unknown distant land. So, you mean I'm not your real son? You are our real son. It's just that you came from somewhere else. Far away, where wars rage on, and the innocent seem to always pay the price. It wasn't long after that night that Spyro decided to venture forth and find his home. So that's it, huh? Leaving Sparks behind the old homestead? Not a care in the world. Don't look back. This is your home, Sparks. But I just found out that my home is out there somewhere, and I've got to find it. Besides, I'm not leaving you behind. I'm just leaving you where you belong. Well, I thought I belonged with you, because I'm always with you. But I guess I was wrong, huh? I'm sure, I'm wrong on a lot of things. You know what? You're right, I'm wrong. Don't worry about him, Spyro. You know how hot-headed he can be. You'll see him when you get back. Now, son, keep your head up, your nose clean, and use that breath of yours wisely. All gifts come with a price. Don't listen to your father's preaching, Spyro. Just be yourself. It's all any of us can do. No chyba najwyższy czas, by przedstawić rodziców Spyro, jego zastępczych rodziców. Męska smocza ważka to Flash, a żeńska to Nina. Spyro left the only family he had ever known and journeyed on to where he did not know. A teraz zagadka, to Spyro jest taki mały, czy te grzyby takie duże? dobra. Wedle swojej natury oczywiście muszę powtórzyć, rodzice Spyro to Flash i Nina. Sparks, wiemy jak się nazywa Spyro, wiemy jak się nazywa... Aha, jeszcze jedno. Ważna rzecz. Przez nowy sprzęcik, którym nagrywam z Playa 2, mam minimalne opóźnienia w obrazie i w naciskaniu, tak więc jeśli cokolwiek by mi nie szło, szczególnie quick time eventy, nie da się tego rozwalić. Jeśli spóźniałbym się z komentarzem o pół sekundy, to właśnie jest wina tego, że są te opóźnienia, niestety. Krab! Jaki krab? Jak się nazywasz? Krabie. Pająku. O, Kron Green Blessem! Ej, no nie umiem podskakiwać, za późno jest podskakiwanie. I właśnie tak się to się skończy. Są opóźnienia, a ja będę bardzo rzadko robił kombosy w powietrzu najwidoczniej, bo coś mi to nie wychodzi, te skakanie. Chwila. O, wyszło. Drax Sedakla. Oh yeah, dobra.
Odcinki jak zawsze będą tak 20-minutowe, tak więc zachodzimy do następnego quick save'a. Nie quick save'a, auto save'a. Double jump! Można double jumpować. Tutaj nie ma glidowania. Jest najpierw double jump, a potem glidowanie. So, me and the old man were chatting, and this whole belonging thing, you know, came up, and we decided that best friends belong together. Even if one of them is purple and does have some weight issues. Weight issues, huh? Well, at least I've never been turned into a lantern. Oh, please, lantern schmantern. Let's see what's out there. Dobra, jako że akurat mam chwilę czasu, to nie muszę czekać do następnego autosave'a, tylko mogę po prostu tutaj przerwać grę i zaraz do niej wrócę, gdyż nagrywam dwa odcinki pod rząd, wiecie. Taki luksus wolnego czasu, to się studentowi nie zdarza często, tak więc... Zaraz wrócę, mam mnóstwo myśli wam do przekazania, tak więc klasycznie. Dzięki za oglądanie, łapkujcie, trzymajcie się! And may the ancestors look after you. May they look after us all. Cześć!